Witam serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W tym sezonie, jak to już bywało w poprzednim tygodniu i jeszcze wcześniejszych, studiujemy zagadnienie, jak pozyskiwać ludzi dla Boga i mieć z tego radość. W obecnym sezonie studiujemy zagadnienie pod tytułem pozyskiwanie ludzi dla Boga i czynienie tego w taki sposób, aby nam to przynosiło radość, a również i tym osobom. Dzisiaj w rozważaniu wspólnym wezmą udział Ewa, Halinka, a ja mam na imię Władysław. Jak zwykle nie odważylibyśmy się mówić o tak ważnym zagadnieniu jak Słowo Boże, dlatego teraz chcemy poprosić Boga o Jego obecność z nami i błogosławieństwo. Święty, potężny Panie Boże, w naszych rękach, przed nami znajduje się Twoje Słowo i dlatego zwracamy się do Ciebie, abyś nasz umysł wyposażył Twoją mądrością i wpływem Ducha Świętego, aby to, co będziemy mówić, Ty będziesz słyszał i inni ludzie, aby było uwielbieniem dla Ciebie i pożytkiem dla nas i dla tych, którzy będą słuchać w codziennym życiu. Proszę o to w zasługach Pana Jezusa. Amen. Amen. Chcę zaznaczyć, że dzisiejsze rozważanie to jest siódme w tym sezonie, a razem jest ich 13, czyli jesteśmy w samym środku. I tak jak modliliśmy się, aby Bóg pomógł nam rozumieć Jego Słowo, ta prośba skierowana jest również i po to, abyśmy wiedzieli, jak z tym Słowem dotrzeć do człowieka, który chciałby się z Tobą spotkać. Dzielenie się Słowem Bożym. Mamy myśl taką główną w tym rozważaniu i bardzo bym prosił, aby może Ewa przeczytała z Księgi Izajasza 55 rozdziału wiersze 10 i 11. Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dając siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Dziękuję bardzo. Jaka wspaniała obietnica. Nieraz zastanawiamy się, czy gdy mówimy, przekazujemy innym ludziom Słowo Boże, jakieś treści, czy to ma sens? Ci ludzie czasem sprawiają wrażenie, że w ogóle to do nich nie dociera. A tu mamy obietnicę, że, i to tak praktycznie wskazaną, tak jak deszcz spada i nie wraca w tej samej postaci tam, on tam wraca, tylko w innej formie, tak Słowo Boże, które zostaje wypowiedziane, trafi do serca ludzkiego i wykona swoje zadanie, które Bóg, nasz niebiański Ojciec i Zbawiciel, chce nam przekazać. No a jeżeli człowiek nie chciałby przyjąć tego słowa, jeżeli człowiek by nie zdecydował się i sposób przekazu, który
z którego ja korzystam, nie odpowiada mu. Czy Bóg ma jakiś jeden tylko szablon w przekazywaniu swojego słowa? W naturze to ma i śnieg, i deszcz, i mgłę, i lód. W tym fragmencie, który tutaj już czytaliśmy, jeszcze dla mnie osobiście jest pewna obietnica, że to Pan Bóg prowadzi swoje dzieło. Że to On tutaj tę ziemię nawadnia, tutaj już mówimy w przenośni o nawadnianiu swoim słowem, On bezpośrednio dociera do ludzi i On ma pieczę nad tą swoją misją. A my możemy być narzędziami, ale też inne symbole tego Słowa Bożego są. Pewne rzeczy, chociażby z Psalmu 119, z Księgi Jeremiasza, z Ewangelii Łukasza, mówią o Słowie Bożym jako o pochodni, która, no teraz pochodnia to jest czymś takim archaicznym dla nas, ale o takim świetle, które rozjaśnia drogę. Mówi o ogniu dla człowieka i o młocie, który uderza i kruszy. Mówi też o tym, o ziarnie, o Słowie Bożym jako ziarnie, o chlebie, ale też o światłości życia, nie tylko o takiej światłości rozświecającej drogę, ale też o światłości życia. Ja sobie przypominam jeszcze jeden taki tekst z listu do Hebrajczyków, 4 rozdział. I tam wiersz 12. Może, Halinko, ty przeczytasz? Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Dziwne to porównanie, no bo chleb, rozumiemy, ziarno, woda życiodajna. To są pewne symbole Pisma Świętego, Słowa Bożego, ale jako miecz, który tak głęboko sięga, że aż do szpiku kości, po co? Dlaczego? No ale tutaj mieliśmy jeszcze z Księgi Jeremiasza, słowo moje jest jak ogień, tak? No to też, czyli tak. Praktycznie byśmy powiedzieli, że to są takie jakby negatywne dla człowieka rzeczy, no bo ziarno, które kiełkuje, rozwija się, chleb, który karmi, no to są takie pozytywne rzeczy. Ale tutaj o czym mówimy, czy o tym mieczu, który praktycznie sztyletuje człowieka wręcz. Słowo Boże, widzimy tutaj, że Bóg działa. Bóg działa na serce i zależnie od potrzeby, potrzeby tego, który styka się z tym Słowem Bożym. Tak jak człowiek nie jest w stanie naprostować innego człowieka, tak Pan Bóg ma swoje narzędzia i w cudowny sposób działa. To Słowo Boże działa w taki sposób, że czytelnik, czytając je, jest w stanie przyjąć rzeczy trudne, których nie przyjmie od innego człowieka. Bo to jest też działanie Ducha Świętego. Ten sam Duch, który był przy tworzeniu tego Słowa Bożego, tak samo działa też na człowieka, jeżeli czyta to Słowo. I jest w stanie doprowadzić do takich rzeczy, że to życie człowieka zmieni się całkowicie. I o tym chyba są te symbole. Tam, gdzie jest potrzeba, pewne rzeczy wytrawi w życiu. Mm-hmm. Jeszcze jakieś uwagi, myśli pod tym względem? Ja mam wrażenie, że Bóg dobiera stosownie do człowieka, do odbiorcy, sposób przemawiania do niego. Zresztą my to zauważamy, nawet gdy ktoś mówi, to mówi, przymulasz, ja potrzebuję coś konkretnego. Garść konkretów mi tutaj podaj jakąś. Albo co ja z tego będę miał? Dlaczego ja miałbym się tym zajmować? Ja mam inne problemy, problemy, z którymi nikt nie rozumie ich i nie może mi pomóc. Bóg mówi, moje słowo dociera do szpiku kości. I nie po to, by zniszczyć, tylko uleczyć. Po to, by pomóc. Nie sądzę, że Bóg na samym początku, gdy spotyka się z człowiekiem, to przychodzi z mieczem albo z młotem.
ale z chlebem, z wodą, z życzliwością, z obietnicą. Ale jeżeli to nie pomaga, jeżeli to nie jest droga, na której ten człowiek odbiera falę, to Bóg jest w stanie dopasować się do człowieka. Czy to jest możliwe? Bóg tak wielki, wspaniały, a nasze studium dzisiaj nam przypomina, że On jest stworzycielem. Czy On będzie się zniżał do nas, ludzi, i no ktoś by powiedział, dogadzał nam albo dawał nam prawo wyboru? Jak myślicie? Myślę, że tak, dlatego że w tym celu dał nam to słowo. Mhm. I w trosce o każdego człowieka, tak jak tutaj już mówiliśmy, że posyła słowo jako światło, jako pochodnie, żeby człowiek nie błądził, ale z drugiej strony też, tak jak mówiliśmy, Bóg jest wszechwiedzący. On zna każdego z nas. I w jaki sposób dotrzeć do nas, jakie słowo nam podać, albo w jaki sposób, żebyśmy to zrozumieli, to też jest w bardzo dużej mierze, albo całkowicie zależne od tego, jak Bóg nam w tym pomoże zrozumieć. Czy patrząc na to Boże przystosowanie się do potrzeb człowieka, może być dla nas pomocne, rozmawiając dzisiaj o dzieleniu się Słowem Bożym z innymi ludźmi? Myślę, że jak najbardziej, bo tak jak Pan Bóg w taki sposób dociera do człowieka, daje nam to do myślenia, w jaki sposób również rozmawiać z innymi ludźmi. Ale jeszcze może tak na chwilę chciałam się odnieść do tych symboli. Można ten symbol Słowa Bożego jakby podzielnie każdy rozważać i zastanawiać się, jaki to ma głęboki sens, chociażby to ziarno, które nie działa tak od razu. Bóg rzuca to ziarno, tak jak tutaj mamy przypowieść o siewcy, idzie, rzuca i ziarno kiełkuje w swoim czasie. Gdzieś po cichu, nie widzimy często spektakularnych rzeczy. Dopiero z czasem możemy zobaczyć coś pięknego. Możemy nad każdym tym symbolem zastanawiać się tak oddzielnie, ale tak jak rozważając to nasze studium, zastanawiałam się, że można też w piękny sposób połączyć te wszystkie rzeczy. Że praktycznie, jeżeli Bóg dociera, to nawet z całym przesłaniem do... Bo to słowo na każdego w taki sposób zadziała i w jakichś różnych sferach życia, tak? Jako to ziarno, jako ten chleb, jako ten ogień, taki trawiący to, co złe, albo taki młot, że trochę uderzy, żeby rozkruszyć pewne rzeczy w życiu. Też kiedyś oglądałam piękny film o przyrodzie Afryki i o pożarach, które występują na sawannie. No wydawałoby się sieją zniszczenie, ale się okazuje, że ten pożar jest niezbędny, żeby pewne ziarna wykiełkowały, żeby mogły w ogóle urosnąć. Mhm. Dlatego mówię, połączenie tych wszystkich symboli jest też piękne i oddzielnie każdy symbol jest niesamowity. I tak jak zastanawiałam się nad każdym z tych symboli, Słowo Boże jest niesamowite. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja tego ani nie słyszę, ani nie czuję. Czy do mnie to też jest adresowane i skierowane? Wrócę do tej przypowieści o ziarnie. Czy zauważacie, jak rozrzutny jest ten gospodarz, który wysiewa to ziarno? Biorąc pod uwagę klimat i warunki takie przyrodnicze, agrarne w Palestynie, to trzeba było naprawdę użyźnić glebę, żeby później wrzucić ziarno, aby wzeszło. A on rzuca wszędzie. Na kamień, na drogę i wie, że ptaki niektóre porwą. Ktoś powie, no do mnie to nie dociera. Pamiętajmy o tym, że nasz Bóg jest bardzo hojny w swoim słowie i chce dotrzeć do każdego człowieka. Jeżeli nie tym sposobem, nie w tej chwili, to w inny sposób.
Może ktoś to ziarno wytrącił, a było adresowane dla ciebie. Bóg przyjdzie z innej jeszcze strony. Jest najważniejsze, abyśmy, gdy to słowo już do nas dotrze, najpierw mówimy o nas tutaj rozmawiających na ten temat, którzy już Bogu daliśmy odpowiedź pozytywną, żeby nie lekceważyć tego słowa. Żeby coś uczynić, abyśmy byli w stanie później przekazać innym ludziom to Słowo Boże. Co możemy uczynić? Czy możemy w ogóle cokolwiek? Tak jak tutaj już zostało podkreślone, Bóg nie tylko daje nam Słowo, ale wszystko czyni, żebyśmy to Słowo zrozumieli. I to jest wielka Jego dobroć, wielka Jego łaska, że poprzez ludzi, poprzez inspirację Ducha Świętego spisał to, co chciał nam przekazać. A żeby zastanawiać się nad tym słowem, przede wszystkim trzeba znaleźć na to czas. Czas na osobiste spotkanie ze słowem. A jeżeli spotykamy się ze słowem, to spotykamy się tak jakby z samym Bogiem, bo On to do nas przemawia. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że kiedy otwieramy Słowo Boże i czytamy go, to tak jakby do naszego umysłu przemawiał sam Chrystus. Dziękuję za wyakcentowanie Słowo Boże, gdy otwieramy. Co rozumiemy pod pojęciem Słowa Bożego? Słowa Bożego, z którym mamy teraz iść do ludzi. Gdy, no my już rozumiemy, my już według tego staramy się postępować, ale ktoś inny no zastanawia się, czy go na to stać, czy w ogóle poradzi sobie. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na pewien tekst w Piśmie Świętym. Ewo, może odszukasz z drugiego listu do Tymoteusza w 3 rozdziale słowa z 14 do 17 wiersza. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. No i właśnie chyba tutaj jest wskazówka, to co już mówiliśmy. Kiedy jesteśmy gotowi, kiedy jesteśmy zdolni. Kiedy mówiliśmy o tych symbolach, o tej stwórczej mocy Słowa Bożego, jakie ono jest niesamowite, kiedy ono dotrze do nas, kiedy my się zetkniemy w taki sposób z tym Słowem Bożym, to dopiero możemy być przygotowani. To Słowo Boże, które jest zapisane na kartach Pisma Świętego. Tutaj widzimy, jaką niesamowitą moc miało to, kiedy Bóg coś wypowiadał. Jeżeli ludzie będą widzieć, że w naszym życiu to Słowo ma moc, no to ono będzie miało moc. Inaczej będzie to tylko nasze mówienie. Zauważyliście, co apostoł Paweł napisał do Tymoteusza? Z dzieciństwa znasz, umiesz, czytasz, zastanawiasz się nad Pismem Świętym. One mogą te słowa cię ukształtować, wzmocnić, wskazać cel, obdarować mocą. A więc jeżeli dziecko małe już może takie wielkie korzyści stąd wyprowadzać, wynosić, to jak z jego starszymi w rodzinie, rodzicami? Pamiętacie, że w Starym Testamencie była taka zasada. Wtedy nikt nie miał spisanego Słowa Bożego. Ona przy świątyni, te księgi, one były składowane.
ale ci ludzie mieli niesamowitą pamięć i przekazywali z ojca na syna. Kojarzycie, jaką radę Bóg dał przez Mojżesza Izraelitom, rodzicom, w stosunku do przekazywania jego słowa następnym ludziom? No była to rada, że ty masz uczyć, wpajać i przekazywać dalej. Mm-hmm. Wpajać, uczyć, to nie powiedzieć raz, mm-hmm. bo przez to zaraz zapomnimy, bo jesteśmy ludźmi, którzy zapominamy, ale częste powtarzanie, częste powracanie do pewnych nauk, pewnych zasad, które Bóg przekazał, utrwala się. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o... No nie takie niedawne niedoświadczenie, ale rozmowa, no wczorajsza. Rozmawiając z człowiekiem, który dopiero poznaje Pismo Święte i powiedział takie dla mnie bardzo ważne zdanie, że im częściej czyta Pismo Święte, to zaczyna bardziej rozumieć dany werset, dane przesłanie Boże. Czyli tak jak tutaj już wcześniej powiedziałam, na to musi być, mieć człowiek czas, na to musi mieć osobiste spotkanie z Bogiem, bo to Bóg jest autorem tego, co my dzisiaj czytamy. Prorocy to mieli dobrze, co? Bo jeżeli mieli się czegoś nauczyć, to Bóg dawał im wizję albo przemawiał. Mówi, a teraz idź i przekazuj to. Chciałem przeczytać pewien tekst, gdzie prorok pisze o swoim doświadczeniu w tej kwestii przyjmowania Słowa Bożego. Jak ono do niego docierało? Księga Izajasza proroka. Otwórzmy 50 rozdział i tutaj wiersz 4 i 5 przeczytam. Wybrałem przekład Biblii, który nazywa się Biblia Gdańska albo Stary Przekład. Różne miana ono ma, ale spośród wszystkich współczesnych, a jest ich coraz więcej i chwała Bogu za to, ja cenię mimo wszystko to, co w połowie XVII wieku przełożył ktoś, kto te słowa Izajaszowe oddał w języku polskim. Panujący Pan dał mi język umiejętny, abym umiał czasu przygodnego mówić słowo upracowanemu. Budzi mnie, abym słuchał tak, jak uczący się pilnie. Panujący Pan otwiera mi uszy, ja się nie sprzeciwiam, ani się nie wracam do rzeczy starych, dawnych. A więc popatrzmy, Izajasz opisuje swoje doświadczenie, gdzie nie poprzez wizję, ale poprzez studiowanie innych tekstów Pisma Świętego, często innych proroków, o tym czytamy w Piśmie Świętym. On się uczy. Po co się uczy? Aby zdobyć umiejętność przekazania tego, co Bóg chce, ażeby przekazał ludziom wokoło proroka. Mówiliśmy już o tym, jak Bóg wybiera z całego wachlarza swoich możliwości, różne sposoby przemawiania do człowieka. Prorok robi to samo. Jeżeli my czytamy Pismo Święte, to, co do nas przemówiło, ma olbrzymie znaczenie w naszych kontaktach z innymi ludźmi. To, co nam pomogło, co dla nas było skuteczne, ale pamiętajmy, że nie tylko to, co było skuteczne w odniesieniu do mnie, ci ludzie obok mnie są inni ode mnie. Jak do tych ludzi dotrzeć? Bo mamy, tak jak myśl przewodnia i tytuł naszego rozważania mówi, o dzieleniu się Słowem Bożym. To tak jak masz chleb, ziarno i tak dalej. I dzielisz się teraz. Co to oznacza? Nie mam po to, żeby dać. Nie, mam po to, żeby z tego korzystać i
podzielić się. Dzielenie oznacza tutaj wspólne korzystanie. Idę do kogoś, kto no prawie, że nie potrafi czytać. Czy są jeszcze tacy ludzie? Bywają. Jak z nim rozmawiać o Słowie Bożym? Zrobić mu wykład z proroctw, które dotyczą przestrzeni czasowej i uczyć go historii? To Bóg chce mu powiedzieć i pokazać? No ja ze swojego doświadczenia takiego osobistego chcę powiedzieć, że tak, aby się dzielić, to trzeba to mieć. To jest podstawa. I w moim życiu, w moim chrześcijańskim życiu był taki okres, gdzie ja nie miałam pragnienia czytania Słowa Bożego. W takim stopniu, gdzie wtedy mogę korzystać, że Bóg coś dla mnie z tego Słowa przekazuje. Oczywiście można czytać Słowo powierzchownie, tekst za tekstem, ale ja nic z tego nie odbieram. Ale Pan Bóg zna mnie i wie, w jaki sposób do mnie dotrzeć i dotarł do mnie w ten sposób, że kiedy przyglądałam się na inną osobę, a była to bliska osoba dla mnie, zastanawiałam się, no jak można cały czas czytać Pismo Święte? Znaczy mówię w tym sensie cały czas, że często. I zapragnęłam, a może ja też? Może ja też spróbuję. I dzisiaj dziękuję Panu Bogu, bo mam z tego taką rozkosz, taką, no po prostu, jak nie czynię tego w ciągu każdego dnia albo w ciągu w ogóle dnia, to odczuwam, że mi czegoś brakuje. Mm-hmm. To jest jak podtytuł do naszego materiału, który służy nam w lepszym poznawaniu Pisma Świętego. Jak mieć radość w dzieleniu się w przekazie tego, co On nam dał. Pamiętacie taki przypadek? Kiedyś człowiek z Afryki przyjechał do Jerozolimy. Pytam, czy pamiętacie? Czy pamiętacie ten opis? Bo tego człowieka nie pamiętacie chyba. I kupił sobie Pismo Święte i czytał i nic z tego nie rozumiał. Co się stało później? No to pamiętamy tę historię, kiedy Filip się przyłącza i tłumaczy to, co akurat w danej chwili interesuje tego człowieka i co jest mu potrzebne, tak jak tutaj padło, nie jakieś odległe rzeczy, tylko to, co dotyczyło jego życia, no to ten wspomniany już fragment ze Starego Testamentu, kiedy Pan Bóg powiedział, w jaki sposób dzieciom przekazywać. To nie było tak, a teraz usiądź i posłuchaj, ja ci powiem. Tylko to miało być tak naturalne w tych codziennych, życiowych okolicznościach, jakie są. Bóg jest w życiu i rozmowa w takich zwykłych czynnościach o Nim jest najbardziej skutecznym i to chyba teraz też to odczuwamy, kiedy wychodzi naprzeciw tych potrzeb, jakie akurat w danej chwili są. I tutaj chyba chodzi też, tak jak mówiliśmy o tej wielkiej sile Słowa Bożego. Ono ma swoją moc, ale też mądrość, żeby przekazać odpowiednio to Słowo Boże i w odpowiedni sposób. Bo czasami możemy tak przekazywać to Słowo, że człowiek nie zechce tego słuchać, to nie jest mu potrzebne. Albo językiem takim, że po prostu tego nie przyjmie. Zresztą każdy, kto słucha, jest w jakimś tylko stopniu zainteresowany, to zada pytanie mówiącemu, ty w to wierzysz? I jeżeli widzi, że męczysz się z tymi samymi problemami i ten Bóg, o którym mówisz, że cię rozumie, że ci pomaga, jakoś ci nie pomaga. Jesteś zestresowany, zdenerwowana. Jak w to uwierzyć?
dzielić się tym, co mamy. Tak jak Halinka już wcześniej powiedziała. Mam i to, co jest najlepsze, mam dla innych ludzi również. Jak stosować Słowo Boże? Jak korzystać z tych dobrodziejstw, z tych obietnic Słowa Bożego? Niektórzy, którzy zajęli się liczeniem, statystyką, to naliczyli ponad 3000 obietnic Słowa Bożego. A więc popatrzmy, do ilu sytuacji Bóg się dopasowuje i obiecuje, że nas poprowadzi. Tego Filipa na spotkanie z owym dostojnikiem afrykańskim prowadził Duch Święty. Nie zapomnijmy, że my wykonujemy pewną pracę. My jak gdybyśmy w chórze tych, którzy opowiadają Słowo Boże, znajdujemy się, ale jest dyrygent. Jest ten, który rozdziela głosy. Jest ten, który nas kieruje w odpowiednie sytuacje i oczekuje i dynamiki, oczekuje pianissimo, rytm. To wszystko, co w muzyce jest potrzebne, tym to jest w rękach dyrygenta. Takim dyrygentem według Pisma Świętego jest kto? W Nowym Testamencie szczególnie. Duch Święty. Duch Święty. Dlatego Filipa skierował Duch Święty. Później go stamtąd zabrał. Ja się zawsze zastanawiam, czy tam nie było innych chrześcijan, że musiał go transportować tak daleko i później gdzie indziej był potrzebny. No ja chciałabym też podzielić się takim spotkaniem z człowieka. Było to w minionym tygodniu. Zauważyłam, że siedzi na ławeczce człowiek i ja idę dalej. Ale w pewnym momencie taki głos do mnie, wróć się. No, ale ja idę dalej. I przystanęłam i dalej ten głos, wróć się. Często możemy takie doświadczenia słyszeć, jak Duch Święty działa na nas. Tak, tak. I odbieram, że było to autentyczne działanie Ducha Świętego, dlatego że gdy się wróciłam do tego człowieka, ten człowiek najpierw opowiedział mi historię swojego życia. Najpierw wysłuchałam. A później, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o życiu, o tym, co teraz jego dotyka, na koniec naszej rozmowy, a nasza rozmowa trwała 1,5 godziny, powiedział, proszę panią, dlaczego tak mało jest ludzi, z którymi można rozmawiać o Słowie Bożym. I chcę przez to uwielbić tutaj Pana Boga, że On wie, gdzie nas posłać i jak działać. Za to. Amen. Apostoł Paweł był misjonarzem, szczególnie w pierwszym wieku naszej ery. I posłuchajmy jego rad, które kierował do zborów zakładanych w wyniku tej działalności misyjnej. Myślę o liście do Filipian, 4 rozdziale i tam w wierszu 13, 19, tak na wyrywki, gdyby to miało dziać się. Ewo, przeczytasz, tak? Bo już widzę, że wszystko jesteś przygotowana. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proponuję, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden tekst z pierwszego listu Jana, to teraz Halinka może. Rozdział 1 i pierwsze 4 wersy. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został.
co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem, z Synem Jego i Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Zauważyliście tę radość, którą mamy, korzystając ze społeczności z Bogiem, korzystając z realizacji Jego obietnic w naszym życiu? I radość wypływającą z tego, że gdy z kimś podzieliliśmy się tym słowem, to i on jest wdzięczny Bogu. Być może do końca dnia ten człowiek nie myślałby o Bogu. Rozmowa z tobą spowodowała, że zaczął się zastanawiać, dlaczego, no już chyba nie był młody, jak z opowiadania wywnioskowałem, ale przeżył prawie życie i pyta, dlaczego tak mało ludzi jest w świecie chrześcijańskim, w kraju chrześcijańskim, którzy o wszystkim będą rozmawiać, ale nie o Bogu. Nie o Jego prowadzeniu w życiu. Nie o Jego trosce o każdego człowieka. A troska ta przejawia się poprzez zainteresowanie tej osoby, która już Boga poznała. Chciałabym jeszcze do tego dodać, co tutaj przeczytaliśmy o tej radości, że naprawdę autentycznie człowiek doświadcza. Ja po prostu byłam tak radosna, że mogłam rozmawiać z tym człowiekiem, a widziałam w jego oczach, w jego słowach, że on wyrażał to samo. I tego trzeba po prostu doświadczyć. Tego się nie da wyuczyć, tego trzeba po prostu z Bogiem razem doświadczyć dla innych ludzi. A więc tu nie metody są potrzebne. Sytuacja wynikła z danego zdarzenia. Gdy będziesz mieć serce do tego, który czujesz, że potrzebuje pomocy i szczerze to uczynisz, to nie musisz się zastanawiać, co mówić. Wystarczy, że uczynisz to, a ten człowiek już sobie to transponuje na nauki, których pragnie. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że w swojej działalności, a był wielkim apostołem i takim pionierem działalności misyjnej w Europie, że czynię to wszystko, aby uwielbić Boga, bo odbieram, jak gdyby On mi przekazał pewien depozyt. I to nie jest coś, co mnie jest przekazane. To jest przekazane, abym się tym dzielił. O tym dzieleniu już mówiliśmy. Nie da się dzielić niczym, co nie istnieje. Albo czymś, co nie istnieje. Mówi, czuję się jako dłużnik Greków, nie Greków, przeważnie to były narody pogańskie. Pamiętacie, jak w Atenach zainteresował się i miasto się nim zainteresowało? Powiedział, ja widzę, że wy jesteście bardzo nabożni. A jeszcze chwilę przedtem był poruszony i zdenerwowany, że tu jest pełno bałwochwalstwa. Gdy się przyjrzał temu miastu, zobaczył, że obok bałwochwalstwa jest też coś innego. Pamiętacie, co zauważył? Jest też pomnik nieznanemu Bogu, ale... Jest pragnienie, jest dążenie. Te wszystkie ołtarze, no są, ale to musi być jeszcze coś więcej. Proszę, Ewo, to ci przerwałem. No, w sumie... Zawsze jest radość, kiedy możemy się dzielić. I tutaj taka kwestia w naszym studium była, jak możemy być wyczuleni na to, może dokładnie, jak możemy zachować wyczulenie na Boże prowadzenie. Mm-hmm. Tak, żeby też nie pominąć takich spraw, bo radość jest zawsze wielka z dzielenia się. Czasami to słowo nie jest cenione, bo
szczególnie Panem Bogiem wiele interesów, czy społecznych, czy politycznych, ludzie pewni chcą załatwić. I tak jak mówimy tutaj, czasami ludzie nie chcą słuchać, bo kolejna rzecz, oni już słyszeli wiele rzeczy bez pokrycia. Więc to, co mówimy o takiej mądrości w podchodzeniu do ludzi, wielkiej mądrości, ale też, żeby mieć to wyczulenie kiedy i we właściwy sposób. Dziękuję, ale obok tych praktycznych spojrzeń na działalność misyjną, czy istnieje też potrzeba przekazu takiego czystego Słowa Bożego ludziom, z którymi się spotykamy? I jak tego dokonywać, skoro na początku ludzie nie są chętni, aby słuchać? Chyba nie można w taki sposób podejść do człowieka i przeczytać mu pewien fragment, bo dla wielu ludzi nie jest to wartość sama w sobie, Słowo Boże. Więc tak jak tutaj mówiliśmy o Grekach, pewne rzeczy trzeba wcześniej jakby pokonać, ale to podchodzenie do sytuacji życiowych danych ludzi. I dopiero wtedy można w jakiś sposób pokazać też wartość Słowa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych, że może działać, może mieć moc. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze może też zaczynając rozmawiać na temat Pisma Świętego, warto też zapytać, czy ten człowiek w ogóle wierzy, że to jest Słowo Boże. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli wierzy, że Bóg to przekazał, no to musimy Słowo Boże, czyste Słowo Boże przekazywać, nie jakieś dodatki ludzkie. Ale tak jak niemowlę, malutkie dziecko, my najpierw podajemy najwartościowszy pokarm matki. Tam nie ma żadnej wody dodatkowej, tam jest sam czysty pokarm, dopiero w miarę jak dziecko rośnie. Tak samo opieranie się, myślę, tylko na Słowie Bożym w początkowym okresie wzrostu danego człowieka jest najodpowiedniejszą formą przekazu, dlatego że Bóg nam przekazał w taki sposób słowo spisane, że każdy człowiek to, co jest potrzebne, aby przyjął Boga jako swojego stworzyciela, jako swojego zbawiciela, w prostych słowach jest w stanie zrozumieć z pomocą Ducha Świętego. Dziękuję bardzo za tę myśl, bo my niejednokrotnie możemy popaść w takie myślenie, że skoro mamy ludziom dostarczyć Pismo Święte i przekazać to Słowo Boże, to, które akurat w tej chwili wydaje się mnie, że jest stosowne. Jeżeli jest moda na mówienie o powtórnym przyjściu Chrystusa, to o powtórnym przyjściu Chrystusa. Jeżeli o przykazaniach, to o przykazaniach. Jeżeli o mylnym rozumieniu czy formach kultu, to od tego zaczynamy. Tutaj przeczytam pewną myśl. Czasami Bóg przyprowadza do nas ludzi, bo pragnie, by poznali Jego prawdę. Jak możemy zachować wyczulenie na Boże prowadzenie? To już zostało, wyście już odpowiadając i zajmując głos, częściowo odpowiedziały na to zagadnienie. Pamiętajmy o tym, że nieraz w gronie ludzi oczytanych w Biblii, w różnych wyznaniach, w tym w kościele naszym, który reprezentujemy i staramy się rozumieć Słowo Boże, wydaje się, że jest taka moda, o tym powinni ludzie mówić. Nie opowiadaj mu tam o miłości Bożej. O miłości Bożej to wszyscy mówią. Kochani, gdybyśmy przestali mówić o miłości Bożej, to przestajemy być chrześcijanami.
gdybyśmy tylko wykładali proroctwa, gdybyśmy tylko mówili o tym, co się stanie, jak nastąpi Armagedon i taki straszak stosowali, to jest zniszczenie tego człowieka. To jest zniszczenie tego, za którego Chrystus umarł. Pamiętajmy, że jeżeli coś nam już smakuje, nawet jeżeli to jest grochówka, chociaż lubię grochówkę też od czasu do czasu, to dla tych, którzy dopiero zaczynają Pismo Święte, grochówka nie jest odpowiednim pokarmem, aczkolwiek jest bardzo konkretna i gdyby tak chciał jeść i przeżył, to miałby z tego korzyść. Dlatego starając się dzielić Słowem Bożym, przypomnijmy sobie, jak myśmy doszli do stanu, w jakim jesteśmy. Teraz, gdy możemy nawet szermować tym Słowem Bożym, stosować go jako ten miecz, niejednokrotnie już przywoływany tutaj, to pamiętajmy, że to nie stało się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Pokarm przyjęty musi być stosowny do organizmu, który nim będzie karmiony, i jego wytrzymałości. Niech nam Bóg pomoże dzielić się Słowem Bożym, aby to sprawiało radość i było błogosławieństwem dla ludzi nas słuchających i sprawiało radość również nam. Drodzy słuchacze, którzy braliście udział, taki bierny, a może i czynny, bo niektórzy robią sobie notatki i później wykorzystują przy różnych sposobnościach, może chcą zadać pytanie jakieś. Dziękujemy wam serdecznie za wasz współudział i zapraszamy na kolejne rozważanie w tym samym sezonie letnim, bo dzisiaj 15 sierpnia, kiedy braliśmy wspólnie udział w tym rozważaniu, jesteśmy dokładnie w połowie tego materiału, który mamy jeszcze przed sobą. Zakończymy modlitwą nasze dzisiejsze rozważanie. Nasz umiłowany Ojcze w niebie, dziękujemy za ten czas pochylania się nad Twoim Słowem. Dziękujemy Ci za to objawienie, które dałeś nam w postaci swojego słowa, w postaci Pisma Świętego, za to, że tak wiele możemy korzystać z niego, że ono jest tą światłością i tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy w naszym życiu. Proszę, abyś działał w naszym życiu, żeby to było widoczne, żebyśmy byli ulegli Twojemu działaniu. Proszę, drogi Panie, aby to miało przełożenie na to, w jaki sposób będziemy podchodzić do innych ludzi, w jaki sposób będziemy rozmawiać o Tobie, o Twoim Słowie. I daj, Panie, abyśmy byli takimi osobami, które dają życie w swoim otoczeniu. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.